Cześć, jestem Sarny i zapraszam Was na kolejny odcinek z Monster Hunter World. Okej, to startujemy z kolejnym odcinkiem. Jak widzicie, już pierwszą zmianę jest to inna broń. Już nie gramy katanką, tylko zagramy sobie łukiem. Jest on akurat dość wielki, ale nie wygląda to jakoś źle, tragicznie. Dzisiaj zapolujemy sobie na Tobikadachi. Dość śmieszny stworek, taka w sumie wiewiórka, trochę taki lis, trochę fretka. W sumie sami zobaczycie i ocenicie. Jak to nagrywam, jest akurat teraz, patrzę, równo godzina 2:15 wieczorem. Jestem po 6-7-godzinnej walce z Kuszaladorą, która weszła chyba około 2 dni temu. Oczywiście arcyhartowane. Niesamowicie długa walka. Bardzo, bardzo, bardzo dużo prób. W końcu się udało. I po wszystkim okazało się tyle, że jeszcze będzie ją trzeba zrobić co najmniej 3-4 razy. Więc troszeczkę mi się odechciało. Stwierdziłem, że coś nagramy. Tym bardziej, że już dawno w filmiku żadnego nie było. Jak widzicie, też wróciliśmy już do Starodrzewa. Czyli tylko poprzedni odcinek prawdopodobnie z Barotem był na pustkowiu. Teraz znów wracamy do Starodrzewa i prawdopodobnie kolejny odcinek tak samo. Odwiedzimy Starodrzew. Kurczę, gdzie on jest? Gdzie mnie te świetliki prowadzą? O, jest, jest ślad. Tego szukaliśmy. Dobra. Dalej każe mi iść na wprost. Zbierzmy jeszcze ten ślad. Nie, nie, dobra, każą mi się cofać. O! Mój kot zaczął wariować. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać za bardzo na nagraniu. Ogólnie teraz na streamie padło parę takich pomysłów odnośnie filmików na YouTube'a. Na chwileczkę chyba byśmy zawiesili te pokonywania stworków, taki guide można powiedzieć, jak to niektórzy twierdzą. To jest takie pokazywanie i omawianie stworków, natomiast nie do końca tak to wygląda. O, już jest Tobikadachi. Najpierw tutaj trafimy. Ale tak, teraz myślałem, żeby zrobić taki malutki poradnik dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Takich parę porad. Co jest, że on ucieka? Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Dawaj, dawaj, Tobi, tutaj nie mamy tu całego dnia, żeby za tobą chodzić. No i co jest? Gdzie on ucieka? Ucieka, jakby już miał mało życia. Trafiliśmy go tylko raz. O, jest. Jego głównym atakiem to jest elektryczność, więc dobrze się przygotować, mieć jakąś odporność na paraliż w sumie. Okej. Zaraz wam pokażę mniej więcej, na czym polega też gra łukiem. To będzie też jedna z kolejnych serii, omawianie każdego oręża. O, widzieliście, jak rozwalił skrzydła? To jest właśnie taka wiewióreczka nasza. Uda się? Jest, to jest najsilniejszy atak, to jest przebijacz smoków. Właśnie polega on na tym, że jeśli go dobrze trafimy, to przeleci przez jego całe ciało. Okej. Dobra, dobra, dobra. Nie poszło tak źle. Jest jeszcze taki jeden atak. Taki worek wypuszczamy z kamieniami. Jeśli dość sporo tego trafi, jeśli najlepiej tak w głowie, w jakiś czuły punkt, to często potwór traci jakby równowaga i może się przewrócić, co jest bardzo dobre dla nas. Możemy to bardzo łatwo wykorzystać. O nie, zawroty głowy. Dobra, trząsnęliśmy się. Zobaczymy, jak długo nam to zleci. Może być troszeczkę ciężko. Ale trzeba przyznać, że ten stworek już naprawdę fajnie wygląda. Już nie pamiętam, jak wygląda z niego set.
chyba na lepiskość nie ma co się tutaj nastawiać. O, 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 o! Myślałem, że troszkę lepiej go trafię. Najlepiej w głowę, żeby tu trafiali. Że to jest jego czuły punkt i chyba ogon. Tak, tak, ogon też. Już ucieka. Schowajmy ten łuk. I lecimy, lecimy za nim, żeby nie zgubić jego tropu. No, okej. O Boż, nie lubię w tym miejscu strasznie walczyć. Dość fajną mamy zbroję. Taką chciałem wybrać jakąś podłucznika. Niezbyt może ona pasuje, ale... kolorystycznie do Tobi Kadachi. Sądzę, że jest chyba dobrze. No. Dobra. To jest jego wspinanie na drzewach, skakanie jakieś w ogóle. Mnóstwo rzeczy on potrafi. Potrafi zaskoczyć, bo też się rzuca i on w powietrzu nagle się zatrzymuje. O, tak jak widzicie, teraz nawet zrobił. Dobra, uleczmy się. No, jedz, jedz, jedz to. O nie, 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 tak nie mogę się uleczyć teraz. Dobra. Wcześniej troszeczkę na innym buildzie grałem. Teraz ciężko mi to ogarnąć, przyswoić. Strasznie, strasznie szybki jest ten stworek. Nie to co Barot. Troszeczkę od takich szybkich stworków miałem odpoczynek. Ciężko mi się do tego przyzwyczaić, jeszcze ten ogon. Dobra, spróbujmy z przebijacza. O, ale wszedł idealnie. Może uda się z tego też trochę trafić. Jak widzicie, te kamienie ogólnie damage'a za dużo nie zadają. Chodzi o sam ich efekt działania, co one robią. Okej. Wymaga strasznie dużo staminy ten łuk. Dobra, trzeba go obserwować. Ach, nie zdążyłem już uniku. Jak najbardziej trzeba celować w tą głowę. Głowa, ogon. Ach, to jest to, że też jak mam już ten przebiecz smoków już naciągnięty. O kurczę, jeszcze Rathalos się pojawił. To niestety nie jesteśmy w stanie w 100% jakby celować naokoło nas. Mamy tylko po łuku taką możliwość. Jakąś walkę o terytorium będą mieli. Może by razem walczyli. O, dobrze, dobrze. Okej. Użyj mi tego przebijacza. Nie jest źle, nie jest źle. No, jak mi tak Rathalos pomoże, to sądzę, że będzie o wiele szybciej niż myślałem. Już tutaj Tobi Kadachi leży. No, niby też. Dobra, jest, mamy antidotum. Tobi Kadachi ucieka, to my też. Raczej tutaj nie będziemy stawać. O, kurczę. Mam nadzieję, że zdążymy jakoś uciec. Jezus! Uciekajmy i uciekamy. Dobra, Tobi Kadachi nie jest daleko. Ach, nie możemy tutaj skoczyć. No okej, okay, Rathalos nam dał spokój, więc możemy się jeszcze wyleczyć do końca. Dla pewności. Zaznaczmy sobie, może go być troszeczkę łatwiej. Dobra, sądzę, że on gdzieś tutaj będzie. Tędy jakoś się do niego dostaniemy. Czemuż... aha, dobra. Mamy cały czas jeszcze agro.
Okej, dobra. Już go mamy. Naciągnijmy sobie szłuk. Może uda nam się z przebijacza od razu? Ech, no niestety. Dobra. Dobra, ucieczka, ucieczka. Spróbujmy jeszcze raz tego przebijacza. Pewnie znów nie wyjdzie. A jednak się udało, chociaż no nie wszedł on najlepiej. Już ta bikada ci ucieka, już kuleje. Spróbujmy go jak najszybciej tutaj już ubić. Zatrzymaj się. Przebijacz, odwróć się, odwróć się. Proszę, ach. Nawet go... O, jeszcze go sięgnęliśmy. O dziwo. Dobra, więc tutaj już walka to jest już rozstrzygnięta, można powiedzieć. Wystarczy, żebyśmy go teraz dogonili. Kolejna walka już, która będzie w tej serii, to już będzie o wiele trudniejsza. Och, strasznie nie lubię tego stworka, z którym będziemy walczyć w kolejnym odcinku. Ale zobaczymy. Też wybiorę raczej inną broń, już nie będzie to łuk, ani już katana. Zrezygnujemy z tego na jakąś chwilę. No nie. Nie mógł uciec gdzie indziej. Chociaż to nam może przyspieszyć troszeczkę walkę. Jest jeszcze otruty. Ratalos wykurzył go skutecznie. Znów musimy za nim biec. Oj, nieszczęście, w tym odcinku cały czas biegamy. Okej. Już tędy nam uciekał. Jesteśmy cały czas za nim blisko, ale nie możemy go dogonić. O. Już go widać. Kurczę, niby tak kuleje, ale dość szybko jeszcze ucieka. Mimo wszystko. Może pójdzie spać? Nie. Ło, szybki skok z jego strony. Ach, jeszcze okrzyk. Okej. Rzut, czyli przebijacz. Spróbujmy, spróbujmy. Może wejdzie, może go zabije. Jeszcze nie. Jeszcze nas sięgło, no. Jeszcze spróbujmy te kamienie. No niestety nie mogę wam pokazać, żeby go w pełni one trafiły i go przewróciły. Jak on tego uniknął? Końcóweczka, końcóweczka. Musisz paść. Też, żeby ten odcinek nie trwał za długo. Jest. Pokonaliśmy go. Także teraz płynnie przejdziemy sobie do zaprezentowania zbroi z tego stwora. I tak prezentuje się tutaj zbroja z Tobikadachi. Nie jest ona moim zdaniem jakaś fajna. Kolejna zbroja już pamiętam, że będzie bardziej taka rycerska, więc troszeczkę bardziej w moich klimatach. Dajcie znać, czy Wam się podoba. To oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Jeśli chcecie więcej, to oczywiście łapeczka w górę. A wszystkich chętnych jeszcze zapraszam na Twitcha. Wszystko macie w opisie. Także trzymajcie się. Dzięki. Cześć.